Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Niemcy i Stany Zjednoczone. Mamy pretekst, bo będzie spotkanie Angeli Merkel z Joe Bidenem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o relacjach pomiędzy tymi krajami i mam przyjemność gościć panią dr Justynę Bokajło z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Myślę, że w kontekście zmiany prezydentury w Waszyngtonie bardzo dużo analityków, ekspertów zastanawiało się, jak to będzie z tymi relacjami USA-Niemcy. Wiemy, że Angela Merkel spotka się 15 lipca z Joe Bidenem. Będzie to taka pierwsza wizyta kanclerz w Białym Domu po objęciu urzędu przez Bidena. Oczywiście mówi się, że tematem rozmów będzie COVID, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo międzynarodowe, ten rozwój gospodarczy. Dziennikarze, komentatorzy prześcigują się, czy to będzie ten nowy początek po erze Trumpa, bo pani kanclerz nie było w Białym Domu już od ponad 3 lat. Pytanie do pani doktor, jak sami Niemcy zapatrują się na to zbliżenie po erze Trumpa, czy ta zmiana prezydentury już przyniosła jakieś ocieplenie? Tak, teraz to spotkanie, o którym pan wspomniał, będzie pierwszym prawie od 4 lat w Białym Domu. Ponad 3 lata Angela Merkel z Trumpem mieli takie dość dyplomatycznie mówiąc chłodne stosunki. Rzeczywiście te rozmowy będą szły w kierunku tutaj walki z pandemią COVID, konsekwencjami tej pandemii, bo teraz to jest najistotniejsze. No i oczywiście te relacje ekonomiczne, o których pan wspomniał, bezpieczeństwo, klimat, to też będzie poruszane. Jeżeli chodzi o teraz ocieplenie stosunków, na pewno to ocieplenie jest, natomiast ja bym była taka optymistycznie umiarkowana. To nie jest moim zdaniem jakiś wielki przełom w tych relacjach. Relacje są wciąż niepewne. Pamiętajmy, że tutaj chodzi o rację stanu i zarówno Stany Zjednoczone, jak i Niemcy będą swoje interesy na arenie międzynarodowej pielęgnować i podtrzymywać. Jeżeli chodzi o same Niemcy, to one są niepewne, ponieważ widzą dużo dysfunkcji w samym systemie politycznym. Jeżeli rzeczywiście można było dopuścić do tego, że Trump objął władzę, to teraz nie wiadomo, jak to będzie. Rzeczywiście te relacje mogą się poprawić i na pewno się w niektórych aspektach poprawią, natomiast w niektórych one pozostaną kontynuacją polityki Trumpa. I tutaj jest dużo pól, o których możemy rozmawiać, gdzie te relacje pozostaną może w takiej samej konwencji jak dotychczas, a w jakiej innej. Tutaj na pewno, jeżeli chodzi o politykę energetyczną, politykę klimatyczną, to tutaj na pewno widzimy spore różnice, o tym może za chwilę. Jeżeli chodzi o w ogóle całą politykę, to ona na pewno będzie polityką całkowicie przeciwną do polityki Trumpa. Trump dążył przede wszystkim do osłabienia Unii Europejskiej i w tym Niemiec. Możemy zobaczyć szereg informacji na ten temat w ogóle, jak Trump traktował Angelę Merkel, jak to wyglądało w czasie ich spotkań, jak bardzo on z lekceważącym stosunkiem się wobec Angeli Merkel odnosił. Też Trump promował taką politykę America First, czyli bardziej takiego nacjonalizmu. Niemcy uważali nawet, że to jest taka polityka populistyczna. Jeżeli chodzi o Bidena, to są bardzo duże nadzieje na powrót do multilateralizmu i przede wszystkim na rozmowy z osobą kompetentną, dlatego że w mniemaniu Niemców, w mniemaniu rządu niemieckiego, partii koalicyjnych, tutaj Biden jest dużo silniejszym graczem, zwłaszcza jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Ma duże doświadczenie, specjalizuje się w tym i przede wszystkim jest przewidywalny, czego u Trumpa nie było widać. Jeżeli chodzi o w ogóle same Niemcy, o opinię publiczną, to tutaj zupełnie inaczej wygląda to po stronie Amerykanów, a zupełnie inaczej wygląda po stronie Niemców. Jeżeli chodzi o Amerykanów, oni są przekonani, że relacje z Niemcami są dobre. Uważają te relacje za względnie stabilne. Natomiast jeżeli chodzi o Niemcy, tutaj zwłaszcza po 2017 roku, to już ta opinia publiczna nie jest tak bardzo zachwycona. Uważa to co najmniej 8 na 10 Niemców tutaj według PEF Research Center na przykład, czy Kurber Stiftung. Oni przeprowadzają takie badania opinii publicznej. 8 na 10 Niemców uważa, że te relacje są w kiepskiej formie, i że tego zaufania za dużego nie ma. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to oczywiście w opinii publicznej tutaj Niemcy, Wielka Brytania, Francja to są główni gracze na arenie europejskiej. Teraz jest inna konstelacja, ponieważ Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Tutaj Niemcy w partnerstwie z Francją, można powiedzieć, są taką lokomotywą Unii Europejskiej i dlatego ten sojusz jest dla Amerykanów ważny. Przede wszystkim
wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, tutaj na przykład 1 na 10 Amerykanów twierdzi, że Niemcy są najważniejszym partnerem w dziedzinie tej polityki zagranicznej. Jeżeli chodzi o Niemcy, te nastroje były troszeczkę chłodniejsze. Po wyborach i po wygranej Trumpa ten wzrost nastrojów się pojawił, jest on tutaj zauważalny. Niemcy teraz wskazują Stany Zjednoczone za swojego jednego z najważniejszych, prawda, partnerów w polityce zagranicznej i jednego z najważniejszych, przede wszystkim też z punktu widzenia podtrzymywania relacji handlowych, ekonomicznych, partnera w relacjach transatlantyckich. Tutaj jeżeli chodzi o takie kluczowe kwestie, prawda, wiele Niemców postrzega Stany Zjednoczone jako partnera związanego z takim kluczowym, tak, partnerstwem w jakichś palących kwestiach typu na przykład Chiny i Iran. Tutaj jeżeli chodzi o tą politykę wobec Chin, Niemcy, one są, można powiedzieć, dosyć ambiwalentne, natomiast Chiny są zdecydowanym wrogiem, zwłaszcza za okresu Trumpa, Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, co jest ważne dla obu państw, to jest przede wszystkim promowanie takich wartości demokratycznych, liberalnych, wolnego handlu, praw człowieka i to rzeczywiście w tej prezydenturze będzie widoczne, o czym nie można było powiedzieć za prezydenta Trump. W kwestii obronności. To jest też dziedzina, w której rzeczywiście Niemcy uważają, że Stany Zjednoczone, opinia publiczna, że Stany Zjednoczone są partnerem, zwłaszcza w zakresie właśnie obrony bezpieczeństwa europejskiego. Też ja tutaj chciałam dodać, że mówiąc też o Niemczech, warto by było mówić o Niemczech i o Unii Europejskiej, tak? Bo Niemcy tutaj są związani bardzo mocno tą swoją Unią Europejską i również swoją tożsamość tak naprawdę, między innymi tożsamość gospodarczą, tutaj kreowali w oparciu o integrację europejską. Także te dwie kwestie są bardzo silnie powiązane. Jeżeli chodzi tutaj o tę obronność, no to tu jest ciekawa sprawa, że można tutaj zauważyć odwrót Bidena od polityki Trumpa i tutaj chęć wzmocnienia jednak tych sił europejskich. Natomiast Trump tutaj absolutnie nie chciał utrzymywać żołnierzy, nawet doszło do, wyraził chęć odsunięcia 12 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Na szczęście tutaj Biden wstrzymał tę decyzję i nawet doszło do tego, że mamy o 500 żołnierzy stacjonujących teraz w rejonach Wiesbaden więcej w Niemczech, co jest rzeczywiście tak uważane w Niemczech za poprawę tych relacji związanych z bezpieczeństwem europejskim. A co z tymi 2% niemieckiego PKB na obronność? Czy Biden już zapomniał o tym wątku? Akurat w tej kwestii retoryka Bidena jest podobna. Biden również uważa, że Niemcy powinny zwiększyć wkład finansowy do 2% PKB. Teraz ten wkład to jest około 1,6% i jest zbyt mały. Natomiast jeżeli chodzi też o Niemcy, czy o CDU, czy o SPD, również oni są, dążą do tego, żeby ten wkład finansowy zwiększyć. Rzeczywiście dochodzi do nowych zagrożeń, tak? Ta obronność będzie więcej kosztowała. Mamy nowe zagrożenia związane z zagrożeniami cybernetycznymi, czy wojną elektroniczną i to rzeczywiście tutaj te nakłady przede wszystkim na te technologie muszą być większe. Także w tej dziedzinie akurat, w tej kwestii Biden jest zgodny z Trumpem, natomiast nie uważa on tej kwestii za na tyle drażliwą, żeby zmniejszać ilość żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Bardzo ważna kwestia, jak Nord Stream 2 wpływa na te wzajemne relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a naszymi sąsiadami. No to jeżeli chodzi o bałtycki gazociąg, tutaj mamy dwie różne sytuacje za dwóch różnych prezydentur. Trump twierdził, że nałoży sankcje na gazociąg, natomiast jeżeli chodzi o prezydenturę Bidena, decyzja o wdrożeniu sankcji została wycofana. To miały być sankcje na głównego operatora i na generalnego dyrektora całego projektu, którym zresztą jest Niemiec, Matthias Warning. Prezydentura Bidena, retoryka prezydentury Bidena idzie w kierunku takim, że polityka energetyczna jest polityką właściwą dla każdego państwa, polityką wewnętrzną dla każdego państwa i że nie będą tutaj w tę politykę ingerować. Departament Stanu stwierdził oczywiście, że ta decyzja o wycofaniu tych sankcji jest w dobrym interesie relacji tutaj Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Projekt zresztą ma zostać ukończony we wrześniu 2021 roku. To jest bardzo duża inwestycja. Ten Nord Stream 2 ma się ciągnąć, to jest długość około 1200 kilometrów. Oczywiście ma tutaj pomijać Ukrainę. Jeżeli chodzi o transport gazu, to jest około 55 miliardów metrów sześciennych, więc ten projekt już jest tak zaawansowany, że tutaj Biden powiedział, że no nie ma sensu po prostu przerywać go w tym momencie. Oczywiście parlament amerykański jest tutaj mocno opozycyjny, stwierdził, że oni dalej nie są za tym, ażeby ten gazociąg funkcjonował, natomiast rzeczywiście no już nie mają wyjścia, przychylą się do decyzji o tym, żeby te
sankcje wycofać. Jeżeli chodzi właśnie o relacje z Ukrainą, to co zaproponowały Niemcy, to jest swojego rodzaju rekompensata, prawda? Bo ten gazociąg ma pomijać Ukrainę. To jest rekompensata właśnie związana z inwestycjami w modernizację sektora gazowego i w wodór na Ukrainie. To działanie miałoby uniezależnić Ukrainę od przesyłu gazu z Rosji. Natomiast tutaj w momencie, kiedy została podjęta ta decyzja, również Polska zaczęła się dopominać o jakąś rekompensatę i też zwróciła uwagę na potrzeby inwestycyjne w technologie na przykład odnawialne czy wodorowe, które Niemcy mogłyby pokryć w zamian za zgodę, tak? Może nie taką werbalną, tylko zniesienie tych sankcji na ten gazociąg. I tutaj też jest bardzo ciekawa sprawa, bo organizacja ekologiczna niemiecka Deutsche Umwelthilfe złożyła wniosek o wycofanie pozwolenia na budowę nawet po zniesieniu tych sankcji, a jeżeli już ta budowa zostanie zakończona, to na eksploatację gazu. Też dokopała się, można powiedzieć, do dokumentów, w których jest widoczne, że to był sierpień 2020 rok, Olaf Scholz miał zaproponować wtedy sekretarzowi stanu USA promowanie importu płynnego gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych o wartości do miliarda euro w zamian właśnie za wycofanie się Stanów Zjednoczonych z sankcji. Jeżeli chodzi o główne stanowisko federalnego ministra finansów, one niestety tutaj nie doszło do jakiegokolwiek komentarza. Co więcej, chciano nawet tutaj otworzyć dwa terminale dodatkowe, na które również finansowanie do miliarda euro miały przeznaczyć Niemcy. Te dwa terminale do transportu tego gazu to miało być m.in. w Wilmershaven. Co więcej, jeszcze jakby z kieszeni, można powiedzieć, podatników niemieckich, a żeby ten gaz był łatwiejszy w wydobyciu, czyli tą metodą szczelinowania hydraulicznego, tak zwany fracking, również Niemcy miały tutaj to sfinansować. Także jak widać, tutaj działania niemieckie na rzecz osłabienia tej polityki Trumpa w aspekcie Nord Stream 2 były bardzo silne. A jeżeli chodzi o te ścisłe związki ekonomiczno-gospodarcze, wymiana handlowa, współpraca, rynek pracy, jak to wygląda w tym układzie niemiecko-amerykańskim? Jeżeli chodzi o Niemcy, no to Stany Zjednoczone są takim trzecim partnerem ekonomicznym na świecie, po Chinach, po Holandii, jeżeli chodzi o partnerstwo dwustronne, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o eksport. Niemcy są tutaj gospodarką silnie eksportową. Jeżeli chodzi o, może takie przytoczę bliższe liczby, w 2019 roku Niemcy eksportowały do Stanów Zjednoczonych swoje towary za ponad 119 miliardów euro. W 2020 roku tutaj odnotowaliśmy spadek, wiadomo, z powodu pandemii koronawirus. I tak ten spadek nie był aż tak duży, i tak te eksportowane towary były o wartości ponad 100 miliardów euro. Czyli to jest kwota, która odpowiada prawie 9% całego niemieckiego eksportu towarów. Również jeżeli tutaj chodzi o import ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec, to on też wyniósł tutaj w 2019 roku ponad 70 miliardów dolarów. W 2020 było to około 67 miliardów dolarów, czyli też około 6,5% niemieckiego importu. Także podsumowując to, tutaj w 2019 roku handel właśnie usługami ze Stanami Zjednoczonymi osiągał wartość prawie 72 miliardów dolarów. Także naprawdę tutaj są znaczne sumy, jeżeli chodzi o import z USA, to było 37 miliardów dolarów. Również jeżeli chodzi o pandemię, to ona nie zmieniła znacznie tych relacji i one pozostają cały czas silne. Niemcy również też z punktu widzenia rynku pracy są silne w Stanach Zjednoczonych, są trzecim co do wielkości pracodawcą zagranicznym, ale również spółki amerykańskie są silne na niemieckim rynku. Jeżeli chodzi tutaj też o jakieś bliższe dane, no jeżeli chodzi o Niemcy, to utworzyły one ponad 670 tysięcy miejsc pracy, natomiast jeżeli chodzi o firmy niemieckie, to 200 razy więcej dla Stanów Zjednoczonych. Także można powiedzieć, że Niemcy są dla Stanów Zjednoczonych trzecim co do wielkości pracodawcom zagranicznym. Także te relacje handlowe są, relacje, inwestycje bardzo prężne. Jeżeli chodzi o całe podsumowanie takiego 2019 roku, to niemieckie inwestycje bezpośrednie w Stanach Zjednoczonych wyniosły ponad 370 miliardów dolarów. Czy wybory w Niemczech, wrześniowe wybory, będą miały znaczenie w kontekście tej polityki amerykańskiej? Wybory wrześniowe do Bundestagu są o tyle ważne, że przede wszystkim z punktu widzenia Niemiec, ponieważ z jednej strony są to wybory koalicyjne, a z drugiej strony to wybory kanclerza. Angela Merkel po 16 latach zdecydowała się nie brać w nich udziału, a także polityka wobec Stanów Zjednoczonych będzie po pierwsze oparta na tym, jakiego kanclerza Niemcy wybiorą,
a po drugie, jakie koalicje rządowe tutaj będą dominowały. Od jakiegoś czasu widzimy spadek notowań w Unii Chadeckiej. Teraz, jeżeli chodzi o ostatnie wyniki, ostatnie badania, to są badania czerwcowe, no to ten spadek jest do 28%. SPD już jest od jakiegoś dłuższego czasu osłabiona, to jest około 15%. Dominująca zaczęła być Partia Zielonych. Mnogość koalicji, która rzeczywiście może zostać stworzona, jest duża. Najbardziej prawdopodobną wydają się dwie. Pierwsza to jest albo koalicja, którą chadecy zorganizują z Zielonymi, a druga koalicja to będzie taka dosyć kolorowa, bo to jeżeli SPD zechcą znowu podjąć tutaj współpracę z chadecją, to będziemy mieć do czynienia z wielką koalicją plus Zieloni. Także ci Zieloni tutaj mogą występować. Również może być konstelacja taka, jak była niedawno, czyli jamańska koalicja tutaj w momencie, kiedy chadecy z Zielonymi wejdą w współpracę i dołączy do nich SDP, czyli partia liberalna, to taka koalicja również może powstać. No jeżeli chodzi o te relacje transatlantyckie, jeżeli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, no to tutaj w momencie, kiedy będzie CDU z FDP dominującymi partiami, no to rzeczywiście będą te partie dążyć do dalszej demokratyzacji, do dalszej liberalizacji. Tutaj zawsze mówiliśmy, że Zieloni są bliżej SPD ze swoimi poglądami, natomiast teraz oni się mocno w stronę środka nachylają, co jednak będzie różniło te partie. Zieloni swoją retoryką są tutaj mocniejsi, zwłaszcza jeżeli chodzi o te kwestie klimatyczne. Zieloni również byli przeciwni gazociągowi Nord Stream 2. Uważają, że Niemcy powinni mówić silniejszym głosem na arenie międzynarodowej, również w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. CDU jest oczywiście partią taką umiarkowaną. Myślę, że nawet jeżeli tutaj kandydat CDU, czyli Armin Laschet, zostanie kanclerzem, on będzie tutaj kontynuował narrację Angeli Merkel. Zresztą można powiedzieć, że on był mianowany może tak przez Angelę Merkel. Także wybory tak naprawdę pokażą, na razie tego nie wiemy, jak ta narracja będzie przebiegać. Oczywiście tutaj wszyscy cieszą się z wygranej Joe Bidena, mają nadzieję na ocieplenie tych relacji. Tutaj cały czas kandydatka z ramienia Zielonych, tak jak jej partia, podkreśla, że Niemcy są zbyt biernymi, były do tej pory zbyt biernymi obserwatorami tego, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Podkreśla, że jeżeli chcemy wzmocnić Unię Europejską, a przecież to jest istotne w partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi, bo partnerstwo z Niemcami to jest jakby jedna strona medalu, natomiast Stanom Zjednoczonym przede wszystkim w walce tutaj też z Chinami zależy na silnej Unii Europejskiej. Więc jeżeli chodzi o wzmocnienie Unii Europejskiej, tutaj kandydatka Zielonych podkreśla, że Niemcy będą grać kluczową rolę i że oczywiście ta siła europejska się wzmocni, ale w momencie, kiedy te Niemcy nie będą takie labilne, nie będą kontynuować merkelowskiej polityki małych kroków, tylko będą bardzo bardziej odważne w swoich decyzjach. No i oczywiście jak to Zieloni, kwestie klimatyczne, tutaj związane też z porozumieniem paryskim, do którego powróciły Stany Zjednoczone. Natomiast jeżeli chodzi o kandydata na kanclerza z ramienia CDU, no to rzeczywiście tutaj to zwiększanie potencjału Unii Europejskiej w ramach NATO na pewno będzie tutaj istotne. Też on jest za tym, żeby zwiększyć finansowanie ze strony Niemiec do 2% PKB. Jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, również tutaj liczy na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, chociaż bardziej tutaj on stawia na taką strategię odstraszania nuklearnego. Bardzo serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Moim gościem była pani dr Justyna Bokajło z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego.